zwycięstwo Kościoła wojującego nad nieprzyjaciółmi, odniesione dzięki pośrednictwu niepokalanej dziewicy Maryi. Widzenia, o których teraz opowiemy, dają nam obraz straszliwej walki, którą wrogowie Boga w dzisiejszych czasach prowadzą z Kościołem Jezusa Chrystusa. Ukazują jednak również zwycięstwo, które za łaską Bożą i dzięki pośrednictwu niepokalanej dziewicy zostanie odniesione nad jego prześladowcami ku zawstydzeniu bezbożnych. Walka ta jest tak powszechna, tak dobrze zorganizowana i nieustępliwa, że Kościół Święty musiałby w końcu ulec, gdyby Jezus Chrystus nie postawił wiekuistej tamy dla wściekłości piekła, gdy powiedział: bramy piekielne go nie przemogą. Jezus Chrystus nigdy nie opuścił swego Kościoła i zawsze mu dopomaga. Pomaga mu przez swą najświętszą, niepokalaną i dziewiczą matkę Maryję. Jezus Chrystus ukazał tak jasno i wyraziście, że w naszych czasach dopomaga Kościołowi i chce to czynić szczególnie przez Maryję, iż nie może to budzić najmniejszej wątpliwości. Przez całe 6 wieków walczono o zaszczyt ujrzenia dnia, w którym niepokalane poczęcie Maryi zostanie ogłoszone dogmatem wiary. Chrześcijańscy królowie i cesarze za swoje szczególne zadanie uważali przyspieszenie nadejścia owego dnia. Wielu świętych wzdychało do tego dnia, a niezliczeni członkowie zakonów od bardzo długiego czasu na świadectwo tej prawdzie składali Bogu ofiarę swej krwi i ciała, ufając mocno, że dogmatyzacja tej tajemnicy stanie się pomocą dla Kościoła. Dzięki nieskończonemu miłosierdziu Bożemu nadszedł wreszcie ów dzień, 8 grudnia 1854 roku, papież Pius IX na chwałę świętej i niepodzielnej Trójcy, ku czci i uwielbieniu Bożej Rodzicielki, dla wywyższenia wiary katolickiej i rozkrzewienia religii chrześcijańskiej, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa ogłasza, że nauka o niepokalanym poczęciu Maryi jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Ogłaszając tę naukę jako prawdę wiary, papież Pius IX powiedział, iż jest pełen nadziei i ma całkowitą ufność, że w tych tak niespokojnych czasach błogosławiona dziewica przyjdzie z pomocą Kościołowi, jeśli tylko jego dzieci będą słuchać głosu najwyższego pasterza oraz przez gorące nabożeństwo i serdeczną, wytrwałą modlitwę do niepokalanej dziewicy będą godni i zdolni przyjąć jej pomoc. Pius IX mówi: słowa nasze wieszczą radość, a język nasz opowiada wesele Jezusowi Chrystusowi, Panu naszemu ślemy i zawsze słać będziemy najpokorniejsze, a zarazem i największe podziękowanie, że przez szczególne swe dobrodziejstwo zezwolił nam niegodnym to postanowić i złożyć w ofierze czci, chwały i wysławienia Najświętszej Matki Jego. Ta Najświętsza Dziewica, cała piękna i niepokalana, potwornego smoka jadowitą głowę starła, przynosząc światu zbawienie.
Ona jest chwałą proroków i apostołów, ona chlubą męczenników, a wszystkich świętych weselem i koroną. Ona jest ucieczką dla wszystkich znajdujących się w niebezpieczeństwie. Ona najwierniejszą wspomożycielką, a dla całego świata najmożniejszą, u jednorodzonego Syna swego pośredniczką i orędowniczką. Ona jest najwspanialszą krasą i ozdobą Kościoła Świętego. Ona, jako najmocniejsza obrona, pokonała wszelkie herezje, lud wierzący i całe narody z największych wszelkiego rodzaju nieszczęść wyrwała, a i nas samych uwolniła od tylu grożących niebezpieczeństw. To też pełni nadziei i z całkowitym zaufaniem zwracamy się do niej, żeby raczyła przemożną swoją opieką sprawić, by Święta Matka nasza, Kościół katolicki, pokonawszy wszelkie przeciwności i błędy, we wszystkich narodach na całej ziemi umacniał się z dnia na dzień, kwitł i panował od morza do morza i od rzeki aż po krańce ziemi, by zażywał wszelkiego pokoju, swobody i wolności. Niech raczy też sprawić, aby winni otrzymali przebaczenie, chorzy lekarstwo, małoduszni siłę, strapieni pociechę, a pozostający w niebezpieczeństwie pomoc, wszyscy błądzący, odrzuciwszy błąd umysłu, powrócili na drogę prawdy i sprawiedliwości, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Ożywiony tą samą nadzieją, papież Leon XIII wielokrotnie zachęcał dzieci Kościoła, żeby pocieszycielkę strapionych, wspomożenie wiernych i królową Różańca Świętego wzywali w gorącej i wytrwałej modlitwie, prosząc ją, aby przez jej pośrednictwo przywrócone zostały Kościołowi pokój i wolność. Polecił, żeby wszyscy kapłani Kościoła katolickiego po złożeniu Najświętszej Ofiary, klęcząc u stopni ołtarza jako słudzy Kościoła Świętego, zwracali się do Matki tego, którego ciało i krew złożyli w ofierze i spożyli w Komunii Świętej, oraz żeby Królową i Matkę Miłosierdzia, życie słodycz i nadzieję naszą prosili o pomoc dla siebie i dla Kościoła Świętego. Wszystkie te fakty stanowią jednoznaczny dowód na to, że Jezus Chrystus chce nieść pomoc swemu Kościołowi przez pośrednictwo swej niepokalanej dziewiczej matki. A dowody te są tym jaśniejsze, że Jezus Chrystus słowa swego widzialnego zastępcy potwierdził licznymi cudami i znakami. Któż nie wie o niezliczonych cudach, które przez pośrednictwo niepokalanej dziewicy dokonują się od Lourdes przez Fatimę aż po obecne czasy? Wszystko to wyraźnie poświadcza, że Bóg Trójjedyny chce dopomóc biednym dzieciom Ewy przez pośrednictwo tej, która słusznie jest nazywana i rzeczywiście jest wybraną córką Ojca Niebieskiego, Matką Syna Bożego i oblubienicą Ducha Świętego, mieszkaniem Trójcy Przenajświętszej, Matką i pośredniczką wszystkich łask, Matką nieustającej pomocy, Matką wszystkich wiernych, jedyną ucieczką grzeszników i naszą najpewniejszą nadzieją. Dlatego żaden z czytelników nie powinien się dziwić, że Anna Katarzyna w swych wizjach widzi pomoc nadchodzącą stąd, skąd oczekują jej w naszych czasach najwyżsi pasterze Kościoła. Od Najczystszej, Najświętszej, Niepokalanej Dziewicy i Matki Bożej Maryi. Należy zauważyć, że Anna Katarzyna również od chwalebnego świętego Archanioła Michała
oczekuje szczególnej pomocy w uwolnieniu Kościoła Świętego od straszliwego despotyzmu naszych czasów. Święty Michał jest tym, który przez swą pokorę pokonał ducha pychy i zrzucił go do piekła. Tego samego ducha, który w naszych czasach, posługując się tak licznymi narzędziami, toczy walkę ze skałą Piotrem i zbudowanym na niej Kościołem. Święty Michał jest głową wszystkich zastępów niebieskich, aniołem stróżem Kościoła Bożego na ziemi i opiekunem wszystkich dzieci Bożych. I dlatego również od Niego oczekujemy szczególnej opieki i pomocy. W okresie wielkanocnym 1820 roku Anna Katarzyna miała widzenie, w którym ukazano jej całe spustoszenie i niewiarę w Kościele oraz jego przyszłą odnowę. Powiedziano jej przy tym, że widzenie to będzie podzielone na 7 odrębnych etapów. Jednak opowiadając o nim, nie była w stanie dokładniej ich określić. Powiedziała: Ziemię widziałam jak zaokrągloną płaszczyznę, okrytą mrokiem i ciemnościami. Wszystko na niej usychało i było bliskie wymarcia. Widziałam to na niezliczonych, konkretnych przykładach wszelkich stworzeń w drzewach, krzewach, roślinach, kwiatach i polach. Wysychać zdawała się również woda w strumieniach, studniach, rzekach i morzach. Wyglądało to tak, jakby cofała się do swych źródeł. Wędrowałam po opustoszałej ziemi i widziałam rzeki, wyglądające jak wąskie stróżki, morza jak czarne otchłanie, w których tylko w środku widać było tu i ówdzie resztki wody. Wszędzie rozciągał się brudny, gęsty szlam, w którym tkwiły rozmaite, potworne zwierzęta i walczące ze śmiercią ryby. Zawędrowałam tak daleko, że mogłam wyraźnie rozpoznać brzeg morza, do którego wrzucono świętego papieża Klemensa. Widziałam też ponure, smutne miejsca i mnóstwo ludzi w stanie zepsucia. Na pustynnej, bezwodnej ziemi widziałam coraz więcej mrocznych ludzkich uczynków. Widziałam wiele okropności ze wszystkimi szczegółami. Rozpoznałam Rzym. Zobaczyłam też ucisk Kościoła i obniżenie się poziomu jego wewnętrznego i zewnętrznego życia. W pewnym momencie ujrzałam nadciągające z różnych stron nieprzeliczone tłumy kierujące się do jednego punktu i ciągle walczące ze sobą. W pośrodku tłumu zobaczyłam dużą, czarną plamę, wyglądającą jak olbrzymia dziura. Walczących przy niej było coraz mniej, tak jakby niepostrzeżenie do niej wpadali. W centrum tego obrazu zniszczenia zobaczyłam też 12 osób stojących z dala od siebie i nawet o sobie niewiedzących. Otrzymywały one strumienie żywej wody. Widziałam, że trudzą się około tej samej sprawy i w całości poświęcają się jej. Nie wiedzieli, jak to się dzieje, jednak po ukończeniu jednego dzieła otrzymywali do wykonania następne. Postaci było 12, żadna nie miała więcej niż 40 lat. Znajdowali się tam również duchowni i kandydaci na księży. Zdawało mi się, że kiedyś spotkałam się z jednym z nich, a może to był ktoś mi znany lub bliski. Nie byli specjalnie elegancko ubrani. Każdy odpowiednio do miejsca swego pochodzenia i panujących w nim zwyczajów. Jeśli coś stracili, otrzymywali to zaraz od Boga i wszędzie czynili wiele dobrego. Obok ciemności postaci szerzących zniszczenie widziałam też fałszywych proroków oraz ludzi, którzy sprzeciwiali się pismom tych 12
nowych apostołów, widziałam, jak często znikali w tłumie i znowu się pojawiali. Widziałam także około 100 kobiet siedzących jakby w zachwyceniu, a obok nich mężczyzn, którzy wprawiali je w stan hipnozy, skutkiem czego kobiety prorokowały. Ich widok napawał mnie wstrętem i odrazą. Szeregi walczących wokół czarnej otchłani rzedły. W czasie walki znikło całe miasto, a 12 apostołów zyskiwało coraz większą liczbę stronników. Natomiast z drugiego miasta, czyli z prawdziwie Bożego miasta Rzymu, do ciemnej tarczy zaczął przenikać jakby świecący klin. Nad mniejszym już teraz kościołem ujrzałam wspaniałą niewiastę w szeroko rozpostartym błękitnym płaszczu z koroną z gwiazd na głowie. Emanowało z niej światło i przenikało coraz głębiej w ponure mroki. Gdziekolwiek dotarło, tam wszystko odnawiało się i rozkwitało. W pewnym dużym mieście zobaczyłam kościół, który, dotychczas najmniejszy, stał się tam pierwszym kościołem. W świetle tym pojawili się wszyscy nowi apostołowie. Wydawało mi się, że innych, których znałam, widziałam na przodzie, to jest tych, którzy tak samo jak ona byli zasłużeni w dziele odnowy. Wszystko na nowo okryło się kwiatami. Ujrzałam nowego, surowego papieża, a czarna otchłań kurczyła się coraz bardziej. Na koniec zobaczyłam jeszcze 3 grupy ludzi, czy też społeczności, wchodzące w obszar światła. Były wśród nich dobre, oświecone osoby i wszyscy razem przyłączyli się do kościoła. Teraz wszystko było nowe. Wody znowu popłynęły szerokim strumieniem. Wszystko było zielone i kwitnące. Budowano kościoły i klasztory. 28 sierpnia 1820 roku Anna Katarzyna otrzymała taki oto pocieszający obraz odnowy Kościoła Świętego. Opowiadała: ujrzałam obraz Kościoła Świętego Piotra. Unosił się nad ziemią. Wiele osób pospiesznie zdążało ku niemu, aby znaleźć się pod nim i nieść go. Byli tam wielcy i mali, kapłani i świeccy, kobiety i dzieci. Widziałam między nimi nawet kaleki. Ogarnął mnie lęk, gdyż widziałam, że kościołowi temu grozi popadnięcie w ruinę. Wydawało się, że jego mury i cała dolna część rozpadają się. Jednak ludzie podparli go ramionami, a gdy to czynili, zdawało się, że wszyscy są tego samego wzrostu. Każdy znajdował się na swoim miejscu. Kapłani przy ołtarzach, świeccy pomiędzy filarami, a kobiety przy wejściu. Wszyscy dźwigali tak wielki ciężar, że myślałam, iż zostaną przywaleni. Nad kościołem widniało jednak otwarte niebo i ujrzałam tam chóry świętych, którzy swymi modlitwami i zasługami podtrzymywali kościół i pomagali dźwigającym go. Unosiłam się pomiędzy tymi dwoma grupami i zanosiłam błagalne modły. Zobaczyłam, że ludzie niosący kościół przeszli pewien odcinek drogi, a znajdujące się naprzeciwko ich domy i pałace zwaliły się na ziemię jak zdeptany łan zboża. Na nich zaś postawiono kościół. Teraz zobaczyłam inny obraz. Nad kościołem, apostołami i biskupami ujrzałam świętą dziewicę. Na dole widziałam wielkie procesje i uroczystości. Zobaczyłam, że zostali wypędzeni wszyscy źli zwierzchnicy kościoła, ci, którzy myśleli, że mogą czegoś dokonać własnymi siłami i przy swej pracy nie czerpali mocy Chrystusa z naczyń swych świętych przodków i kościoła. Na ich miejsce przyjęto innych. Widziałam potok błogosławieństwa Bożego spływającego z nieba i wiele zmian. Zobaczyłam też kierującego tym wszystkim papieża,
Widziałam bardzo ubogich, prostych mężczyzn, także młodych, którzy dochodzili do wielkich rzeczy. Obfitujące w szczegóły są widzenia, o których Anna Katarzyna opowiadała pielgrzymowi podczas oktawy Bożego Narodzenia. Zobaczyłam, mówiła, kościół świętego Piotra i ogromny tłum ludzi, którzy usiłowali go zburzyć. Widziałam jednak także innych, którzy go naprawiali. Na całym świecie widać było wzajemnie sobie pomagających robotników i zdumiewała mnie ich współpraca. Niszczyciele wyrywali całe fragmenty. Było wśród nich wielu sekciarzy i odszczepieńców. Widziałam papieża modlącego się, otoczonego fałszywymi przyjaciółmi, którzy często robili nie to, co im polecił, lecz coś zupełnie przeciwnego. Widziałam małego, czarnego, świeckiego osobnika, starającego się na wszelkie sposoby szkodzić Kościołowi. Gdy zniszczono Kościół z jednej strony, naprawiano go z drugiej. Czyniono to jednak dość opieszale. Zobaczyłam tam wielu znanych mi duchownych. Dużo radości sprawił mi wikariusz generalny. Na nic nie zważając, chodził pośród dewastujących kościół i gorliwie pracował, chroniąc go lub naprawiając. Widziałam również mojego spowiednika, jak nadrabiając drogi, ciągnął za sobą wielki głaz. Jednocześnie widziałam jednak i takich, którzy niedbale odmawiali brewiarz, a od czasu do czasu przynosili tam pod płaszczem jakiś niewielki kamyk, uważany przez nich za coś niezwykle rzadkiego, albo dawali go innym. Nie widać było u nich najmniejszego śladu zaufania, zapału, ani ukierunkowania. Zdawali się nawet nie wiedzieć, co się tu dzieje. Słychać było powszechne narzekanie. Przednia część kościoła była już rozwalona. Stało jeszcze tylko prezbiterium. Zrobiło mi się bardzo smutno i cały czas myślałam, gdzie jest mąż, którego zawsze widziałam stojącego na kościele w czerwonej szacie, trzymającego sztandar i ratującego kościół. Wtedy jednak ujrzałam majestatycznie wyglądającą niewiastę, unoszącą się nad placem nad kościołem, trzymając obiema rękami swój szeroki płaszcz. W milczeniu uniosła się w górę i stanęła na kopule. Tam rozpostarła błyszczący złotym płaszcz nad całym terenem kościoła. Wtedy nawet niszczyciele zatrzymali się na chwilę. Gdy chcieli z powrotem zabrać się do swego dzieła, w żaden sposób nie mogli się zbliżyć nawet do skraju płaszcza. Z drugiej zaś strony z wielkim zapałem przystąpili do dzieła budowniczowie. Przychodzili mężczyźni starzy i kalecy oraz osoby od dawna zapomniane, ale także młodzi, kobiety i dzieci, duchowni i świeccy. Odbudowa wkrótce została ukończona. Wtedy zobaczyłam nowego papieża idącego w procesji. Był młodszy i znacznie surowszy od swego poprzednika. Przyjęto go bardzo uroczyście. Miałam wrażenie, że chce on poświęcić kościół. Usłyszał jednak głos, że niepotrzebne jest jego nowe poświęcenie, ponieważ prezbiterium ocalało. Miało to być wielkie, podwójne święto kościelne, powszechny jubileusz i ponowne otwarcie kościoła. Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystych obchodów papież przygotował pewnych ludzi, którzy bez sprzeciwu usunęli spośród zebranych i wyrzucili wielu wyższych i niższych duchownych. Widziałam, że opuścili oni zgromadzenie bez gniewu i szemrania. Na ich miejsce papież wyznaczył zupełnie innych ludzi, duchownych i świeckich. Wtedy w kościele świętego Piotra rozpoczęły się wielkie uroczystości. 30 grudnia
Ponownie ujrzałam kościół świętego Piotra z jego wysoką kopułą. Stał na niej święty Michał, jaśniejący, odziany w krwawo-czerwoną szatę i trzymający w ręku wielką chorągiew. Na ziemi toczył się wielki spór. Zieloni i niebiescy walczyli z białymi. Biali mieli nad sobą wielki, ognisty miecz i wydawało się, że ponoszą klęskę. Żadna ze stron nie wiedziała jednak, dlaczego walczy. Kościół był, podobnie jak anioł, cały krwawo-czerwony. Powiedziano mi, zostanie wybielony we krwi. W miarę, jak przedłużała się walka, kościół coraz wyraźniej tracił barwę krwi i stawał się coraz jaśniejszy. Anioł tymczasem stąpił na ziemię i podszedł do białych. Wiele razy widziałam go stojącego przed całymi gromadami ludzi. Nagle nabrali oni niezwykłej odwagi, nie wiedząc nawet dlaczego. Anioł rozbijał szeregi wrogów, którzy rzucali się do ucieczki we wszystkie strony. Ognisty miecz, który wisiał nad białymi, teraz znikł. Gdy toczyła się walka, nieustannie na ich stronę przebiegali całymi gromadami nieprzyjaciele, niekiedy nawet w wielkiej liczbie. Nad terenem tej walki ukazywały się również zastępy świętych, którzy dawali znaki rękoma i coś pokazywali. Każdy czynił to na swój sposób, wszyscy jednak w jednym duchu. Gdy anioł zszedł z dachu bazyliki, ujrzałam nad nią wielki, świecący krzyż, na którym wisiał Zbawiciel. Z jego ran rozchodziły się na cały świat jasne wiązki promieni. Rany były czerwone i wyglądały jak świetliste bramy. W środku były złociste jak słońce. Zbawiciel nie miał na głowie korony cierniowej, a z wszystkich ran jego głowy tryskały promienie i rozchodziły się horyzontalnie na cały świat. Cienkie jak włos promienie wychodzące z jego rąk, boku i stóp były barwy tęczy i biegły w kierunku wiosek, miast i domów na całym świecie. Widziałam, jak tu i ówdzie, blisko i daleko, padały na walczących, ogarniały dusze, które następnie w jednej z barw tęczy wchodziły w rany Pana. Promienie wychodzące z rany boku spływały szerokim potokiem na stojący w dole kościół. Cały kościół jarzył się blaskiem tych promieni, a w potoku płynęła większa część dusz i znikała w ranach Pana. Widziałam również unoszące się na niebie czerwone, świecące serce, z którego jedna wiązka promieni biegła w kierunku rany boku, a druga oświecała kościół i wiele leżących obok terenów. Liczne dusze przenikały w te promienie, a następnie przez serce i razem z całą wiązką promieni wchodziły do boku Jezusa. Powiedziano mi, że tym sercem jest Maryja. Oprócz tych promieni widziałam drabiny, które wychodziły z wszystkich ran i pochylały się w kierunku ziemi. Niektóre nie dotykały jej samej. Drabiny te były najrozmaitszego kształtu, wąskie i szerokie, z gęstymi lub rzadkimi szczeblami. Widziałam pojedyncze drabiny, ale też po kilka razem, wszystkich było może 30, odpowiednio do barw, które znajdowały się w miejscach oczyszczenia. Były one ciemne, jasne lub szare. Im wyżej, tym jaśniejsze się stawały. Wspinały się po nich mozolnie liczne dusze. Niektóre czyniły to w szybkim tempie, tak jakby w tym ciągłym wspinaniu się były przez kogoś
wspomagane, inne wchodziły nieporadnie i opadały na niższe stopnie, a jeszcze inne spadały w dół, pogrążając się całkowicie w nocnych ciemnościach. W zestawieniu z radosnym wtapianiem się w wiązkę promieni, to mozolne wspinanie się było bardzo poruszające. Wydawało mi się, że ci wspinający się bezustannie i z czyjąś pomocą bardziej upodabniają się do kościoła niż napotykający na przeszkody, potykający się, stojący w miejscu, opuszczeni i spadający. Widziałam, że liczne spośród dusz, które ciągle jeszcze prowadziły walkę, obierały ścieżkę prowadzącą do ciała Pana. Za krzyżem jednak, gdzieś w oddali nieba, widziałam mnóstwo nieustannie przygotowywanych kolejnych obrazów dzieła odkupienia, których nie potrafię wyrazić słowami. Były to jakby stacje drogi łaski Bożej, drogi prowadzącej przez całą historię świata, aż do jej wypełnienia się w odkupieniu. Nie stałam ciągle w tym samym miejscu. Poruszałam się razem z promieniami i przez nie we wszystkich kierunkach i wszystko widziałam. Ach, widziałam coś niezmierzonego, coś, czego nie da się opisać. Gdy walka na ziemi dobiegła końca, wtedy Kościół i anioł, który zaraz potem znikł, stały się białe i świetliste. Znikł również krzyż, a na jego miejscu ukazała się nad kościołem wysoka, jaśniejąca niewiasta, która okrywała go swym złocistym, promieniującym płaszczem. Pod kościołem zobaczyłam ludzi w pokorze i pojednaniu. Widziałam, jak biskupi i pasterze podchodzili do siebie i wymieniali między sobą książki, a sekty uznawały Kościół po odniesionym przez niego wspaniałym zwycięstwie oraz dzięki światłom objawienia, które oświetlały go swymi promieniami. Światła te wydobywały się z krynicy promieni, o której mówi Jan. Gdy ujrzałam to pojednanie, doznałam przejmującego wrażenia bliskości Królestwa Bożego. Składał się na nie blask, wyższy rodzaj życia w przyrodzie oraz święte poruszenie we wszystkich ludziach, podobne do tego, które pojawiło się w czasach bliskich narodzenia się Pana. Czułam bliskość Królestwa Bożego i to z taką mocą, że pobiegłam naprzeciw Niego i nie mogłam się powstrzymać od głośnych okrzyków. Narodziny Maryi przeczuwałam już w jej najdawniejszych przodkach. Widziałam, że w oczekiwaniu na ten właśnie kwiat jej ogród stawał się coraz szlachetniejszy. Widziałam przyjście Maryi. Jak to się stało, tego nie potrafię wyrazić. Podobnie odczuwam też coraz bliższą obecność Królestwa Bożego. Mogę to przyrównać jedynie do tamtego przeżycia. Jego przybliżanie się widziałam w tęsknocie wielu pokornych, miłujących i wierzących chrześcijan. Ta tęsknota przyciągała je. Widziałam wiele małych, świecących stad baranków na ziemi, pasionych przez pasterzy. Wszyscy oni byli pasterzami owego pasterza, który jako baranek przelał za nas swą krew. W ludziach była nieskończenie wielka miłość i moc Boża. Zobaczyłam też pasterzy, których znałam i którzy byli mi bliscy, niczego jednak nie przeczuwali. Bardzo pragnęłam, żeby przebudzili się ze snu. Cieszyłam się jak dziecko, że Kościół jest moją matką. Miałam żywo w pamięci obraz naszego nauczyciela z lat mojego dzieciństwa,
który często mówił: dla kogo Kościół nie jest matką, dlatego Bóg nie może być ojcem. Teraz, na nowo, byłam jak dziecko, to też znowu pomyślałam: przecież Kościół jest ze skały, jakże więc może on być moją matką? Jednak to prawda, Kościół jest twoją matką. I tak też wtedy szczerze wierzyłam, gdy idę do kościoła, idę do swej matki. Dlatego także podczas tego widzenia głośno powiedziałam: tak, on jest z całą pewnością twoją matką. I wtedy ujrzałam naraz Kościół w postaci wspaniałej niewiasty. Wyrzucałam jej, że pozwala swej czeladzi zaniedbywać siebie, źle traktować. Poprosiłam ją też o jej syna. Ona zaś złożyła w moje ramiona dziecię Jezus, z którym przez dłuższą chwilę rozmawiałam. Wtedy nabrałam pewności, że Maryja jest Kościołem, Kościół naszą matką, Bóg naszym ojcem, a Jezus naszym bratem. Ucieszyłam się wówczas, że będąc dzieckiem, byłam w tej kamiennej matce, kościele, oraz że z łaski Bożej myślałam: wchodzę do mojej świętej matki. W kościele, który po zwycięskiej walce błyszczał jak słońce, zobaczyłam wtedy wielkie święto, widziałam idące liczne procesje, widziałam nowego, poważnego i surowego papieża. Przed rozpoczęciem uroczystości zobaczyłam wielu biskupów i pasterzy odrzuconych z powodu ich niegodziwości. Głównymi uczestnikami tego święta byli święci apostołowie. Wtedy zobaczyłam, że wysłuchana została prośba: Panie, przyjdź, królestwo Twoje, i było ono rzeczywiście bardzo blisko. Ujrzałam niebieskie, świetliste ogrody zniżające się z wysokości i łączące się w jedną całość z jaśniejącymi placami na ziemi, na której wszystko skąpane było w pierwotnym świetle. Nieprzyjaciół, którzy uciekli z pola walki, nie ścigano, sami się oddalili. W miejsce tych obrazów kościoła pojawiła się teraz wielka wizja niebieskiego Jeruzalem. Gdy spojrzałam na jaśniejące ulice miasta Bożego, pełne wspaniałych pałaców i ogrodów, zobaczyłam tam niezliczone zastępy świętych, którzy wysławiali Boga i na różne sposoby przejawiali swą troskę o Kościół. W niebieskim Jeruzalem nie ma Kościoła. Jest nim sam Chrystus. Maryja zasiada na tronie stojącym ponad miastem Bożym. Nad nią widnieje Chrystus i Trójca Przenajświętsza. Z Trójcy pada na Maryję jakby przeniknięta światłem rosa, opadająca później na całe święte miasto. Pod miastem Bożym ujrzałam kościół świętego Piotra i rozradowałam się tym, że pomimo tylu zaniedbań ludzi nie przestaje otrzymywać z góry światła prawdy. Widziałam drogi prowadzące do niebieskiego Jeruzalem. Widziałam też świętych pasterzy towarzyszących doskonałym duszom z ich owczarni. Drogi te nie były zbytnio zatłoczone. Zobaczyłam również swoją własną drogę prowadzącą do miasta Bożego, a z niej jakby ze środka wielkiego kręgu widziałam wszystkie dzieci i ubogich, dla których przygotowywałam ubrania. Cieszyłam się szczególnie z różnorakich kształtów, które sama im nadawałam. Zobaczyłam następnie wszystkie obrazy ze swego życia, przypominające mi, w jaki sposób najrozmaitszym ludziom pomogłam radą, wsparciem materialnym, przykładem, zachętą, modlitwą,
lub cierpieniem. Widziałam także osiągnięte przez nich korzyści. Ukazywano mi je w postaci przydzielonych im żyznych ogrodów, których na różne sposoby strzegli i uprawiali, albo też pozostawiali odłogiem. Zobaczyłam również, jaki był dalszy los każdego z tych, któremu w ten czy inny sposób pomagałam.